tu jesteście, oznacza to, że bliska Wam jest tradycja regionu, zatem miło mi powitać Was w 6. odcinku podcastu Gminnego Ośrodka Kultury w Międzyrzeczu Podlaskim. Bojarze Międzyrzeccy, historia i kultura. Nastrój grudnia jest odmienny od nastroju listopada. Ostatni miesiąc roku cechuje uroczysta odświętność. Przyczyniają się do tego gody, czyli święta Bożego Narodzenia i śnieg. Na czym polega czar śniegu? Że cichy, następnie że biały. Cisza jest zawsze dostojna, jak hałas jest zawsze pospolity. Adwent na całym obszarze Międzyrzeczyzny był czasem szczególnego wyczekiwania. Dawniej trwał 40 dni na podobieństwo Wielkiego Postu. I tak jak Wielki Post był pełen obrzędów, zwyczajów i nawyków. Przez cały okres Adwentu obowiązywał ścisły post, poza jednym wyjątkiem, występującym w okolicach Międzyrzeca i Włodawy, o czym powiem więcej na końcu odcinka. Co spożywano w ciągu Adwentu? Rygorystycznie wykluczano z diety mięso i tłuszcze pochodzenia zwierzęcego. Tylko dzieci w tym czasie mogły pić mleko. Dorośli jedli głównie ziemniaki z kapustą, polane olejem lub ziemniaki z kiszonymi ogórkami. Od czasu do czasu urozmaicano to gotowanym grochem, okraszanym cebulą przysmażaną na oleju. W biedniejszych rodzinach na stole znajdowały się ziemniaki polane kwasem z ogórków lub czasem z dodatkiem surowej kiszonej kapusty omaszczonej olejem. Czas i przestrzeń w kulturze ludowej podzielone są na segmenty. Czas pracy, czas święta, oczekiwania na święto, odpoczynku po pracy, czas sakrum i czas codziennego profanum. W symbolice Adwentu uwidacznia się tęsknota za utraconą harmonią z przyrodą. To czas uważnej obserwacji, refleksji i cichego wyczekiwania. Na Podlasiu dzień adwentowy rozpoczynały poranne roraty, odprawiane przed wschodem słońca. W ciągu dnia podejmowano spokojne, domowe zajęcia, jak reparacja sprzętów gospodarskich, łuskanie fasoli czy przędzenie wełny. Gospodarze przygotowywali mąkę w żarnach, obtłukiwali w stępach pszenicę i jęczmień na potrawy wigilijne. Gospodynie wykonywały ozdoby świąteczne, takie jak misterne pająki ze skrawków płóciennych lub słomek i bibułek, a także gwiazdki i kwiaty z bibułek oraz wycinanki. Dzieci i młodzież przygotowywały się do chodzenia po kolędzie. Ozdabiano, a w razie potrzeby naprawiano gwiazdy kolędnicze, szopkę lub kompletowano stroje na tak zwane Herody. Zygmunt Gloger w Encyklopedii Staropolskiej w przejrzysty sposób rozpisuje symbolikę rorat. Roraty, od początkowych słów rorate celi, niebiosa roseł, zowie się msza, którą w Polsce od niepamiętnych czasów przez cały Adwent się śpiewa na cześć Najświętszej Maryi Panny. Msza ta ma miejsce przed świtem, symbolizując, iż ziemia cała pozostawała w ciemnościach błędu, gdy Jezus, światło świata, miał przyjść. W tej myśli do 6 świec woskowych dodaje się 7 w środku, nad inne wyższą, symbolizującą Najświętszą Pannę, która jako jutrzenka poprzedziła światło sprawiedliwości Chrystusa. Istotne jest tu porównanie Maryi do jutrzenki, gwiazdy porannej, zapowiedzi dnia, jasności i przebudzenia. Warto wziąć tu pod uwagę wyczekiwanie brzemiennej Maryi ukazane w Ewangeliach. Społeczny kontekst sytuacji, w jakiej znajdowali się Maryja i Józef. Maryja nosiła pod sercem syna, który de facto nie był dzieckiem jej męża. Józef, wszystkiego świadomy, mógł w każdej chwili oddalić Maryję, co skończyłoby się zniesławieniem, ukamienowaniem i śmiercią kobiety. W przyłożeniu do ówcześnie panujących norm społecznych chwała związana ze zwiastowaniem wydaje się drugorzędna. Maryja, a zwłaszcza Józef, byli pod presją, w sytuacji trudnej do rozwiązania. W świetle dalszych wydarzeń Józef jawi się jako szara eminencja, cichy bohater, który przyjmuje na siebie dużą odpowiedzialność, mimo że nie musi tego robić. Dylematy Maryi nie zostały opisane w Ewangelii, poza określeniem, że wszystkie sprawy zachowywała w swoim sercu. Jej samopoczucie, wątpliwości i podejście do sytuacji pozostają więc w sferze domysłów.
Dawniej początek Adwentu był przepełniony wróżbami i próbą ujrzenia, jakie tajemnice skrywa przyszłość. Elementem tego były na przykład dobrze znane nam wróżby andrzejkowe oraz katarzynkowe. Wróżby te były domeną młodzieży i dotyczyły głównie kwestii matrymonialnych. Dzień świętej Barbary zaś był dniem przepowiadania pogody. Do powszechnie znanych należy powiedzenie Święta Barbara po lodzie, Boże Narodzenie po wodzie i odwrotnie. Ważnym dniem w obyczajach ludu Międzyrzeczyzny był Dzień Świętego Mikołaja. Adolf Pleszczyński pisał, że tutejszy lud nazywa Świętego Mikołaja ojcem. W kościele pod wezwaniem Świętego Mikołaja istniał zapomniany już zwyczaj składania drobnych ofiar temu patronowi. Po nieszporach przy śpiewie o Świętym Mikołaju wszyscy gospodarze procesjonalnie obchodzą ołtarz tego patrona. Każdy składa jakąś ofiarę dla uproszenia błogosławieństwa Bożego. Na plebanię ofiarują baranki, mówiąc: ofiarka dla świętego ojca Mikołaja, za dobytek. Przed laty z każdą taką ofiarką obchodzono ołtarz świętego Mikołaja, obecnie zwyczaj ten zaniechano. Adwent był też czasem rozważania opłatków przez organistę. W Drelowie, jeszcze po I wojnie światowej, organista samodzielnie wyrabiał opłatki z użyciem odpowiednio podgrzewanej metalowej formy. To spójnie łączy się ze zwyczajem składania datków organiście rozwożącemu opłatki. Jeździł po wiosce furmanką, a mieszkańcy, stosownie do swoich możliwości, wynosili mu na wóz zboże, kaszę jęczmienną, jaglaną, jajka, kiełbasę lub inne wędliny. Z biegiem czasu organista zamienił furmankę na rower lub motocykl, potem auto, a upominki zastąpiła koperta z pieniędzmi. Ważnym elementem przygotowania do świąt było pozyskiwanie produktów do potraw świątecznych. W mroźne zimy, w ostatnim tygodniu Adwentu, robiono przeręble w zamarzniętych wodach krzny i dziegciarki. Łowiono ryby metodą zastawianych werszek i więcierzy. Praktyka ta zanikła w okresie międzywojennym. Dzień przed Wigilią był u bojarskich Rusinów dniem szczególnym. Nazywał się Bogatym Wieczorem. Nie obowiązywał wtedy adwentowy post. Spożywano potrawy suto okraszone słoniną lub masłem. Dzieci, osoby starsze i chore mogły jeść mięso lub jaja. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejny odcinek. Angelika Magier. Do usłyszenia.